Dwa z wierzchołków pewnego czworokąta mają współrzędne 0,9 i 3,4. Czworokąt nie ulegnie zmianie po przekształceniu w symetrii względem prostej y równa się 3 minus -x. Narysuj i nazwij ten czworokąt. Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i rozwiązania tego zadania samodzielnie. Ok, może najpierw przenieśmy na wykres w układzie współrzędnych wszystkie informacje, które otrzymaliśmy w zadaniu. Punkt o współrzędnych 0 i 9 to jeden z wierzchołków naszego czworokąta. 0 i 9 to tutaj. Kolejny z wierzchołków ma współrzędne 3 i 4. 3 i 4 tutaj. I dalej w zadaniu jest powiedziane, że czworokąt nie ulegnie zmianie po przekształceniu w symetrii względem prostej y równa się 3 minus x. Jeżeli x równa się 0, to y równa się 3, punkt przecięcia z 8 y. I widać, że współczynnik nachylenia tej prostej to minus 1. Można to przeczytać jako 3 minus 1x. Nachylenie minus 1, czyli prosta, wygląda tak. Za każdym razem, kiedy zwiększamy współrzędną x o 1, jednocześnie zmniejszamy współrzędną y o 1. y równa się 3 minus x. Wygląda tak. Napiszmy sobie przy niej jej wzór. y równa się 3 minus x. I w przekształceniu w symetrii względem tej prostej, czworokąt nie ulegnie zmianie. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli znajdziemy obraz każdego z tych wierzchołków w symetrii względem tej prostej, to taki obraz również będzie wierzchołkiem tego samego czworokąta. Oczywiście innym wierzchołkiem. A jeżeli te inne wierzchołki przekształcimy w tej samej symetrii, to z powrotem otrzymamy nasze punkty, od których zaczęliśmy. W ten sposób cały czworokąt nie ulegnie zmianie w takim przekształceniu. No to znajdźmy te obrazy. Będą to nasze pozostałe dwa wierzchołki czworokąta. Najpierw obraz tego punktu względem tej prostej. Względem prostej y równa się 3 minus x. Szukamy rzutu prostokątnego fioletowego punktu na oś symetrii. I jak widać, przemieściliśmy się po przekątnej o 1, 2, 3 kwadraty jednostkowe. I tak samo musimy przemieszczać się dalej wzdłuż tego samego kierunku o taką samą odległość. 1, 2 i 3. I tu mamy obraz tego punktu, a to jest obraz tego punktu względem prostej y równa się 3 minus x. Są to swoje wzajemne obrazy. Zróbmy to samo dla punktu turkusowego. Pod kątem prostym do osi symetrii przemieszczamy się o dwie jednostkowe przekątne i po drugiej stronie osi symetrii robimy to samo, prostopadle o dwie przekątne jednostkowego kwadratu. I mamy obraz wierzchołka turkusowego. W ten sposób mamy cztery wierzchołki definiujące jednoznacznie nasz czworokąt. Wygląda on tak. Jeden bok, drugi bok. Obydwa te boki są prostopadłe do prostej, której wzór był podany w zadaniu, czyli obydwa będą miały taki sam współczynnik kierunkowy. Czyli ta prosta jest równoległa do tej prostej. Trzeci bok i czwarty bok. Narysowaliśmy czworokąt. I jeszcze pytanie o nazwę tej figury. Co to za czworokąt? Jaki to rodzaj czworokąta? Mamy jedną parę boków do siebie równoległych, czyli jest to trapez. I zadanie rozwiązane.